Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na piątek. Plan odkupienia nie został powzięty jako potrzeba chwili. Nie został ułożony po upadku Adama. Był on objawieniem tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej. Rzymian 16:25. Stanowił rozwinięcie zasady, jakie od wieczności tworzyły podwalinę tronu Bożego panowania. Bóg nie zdecydował o istnieniu grzechu, lecz przewidział jego istnienie i poczynił kroki, aby przeciwstawić się tej straszliwej sytuacji. Miłość jego do świata była tak wielka, że postanowił wydać swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana 3:16. Pytania do dyskusji. Pierwsze pytanie. Pomyśl, jak wielkim złem jest grzech, skoro trzeba było śmierci samego Stwórcy, aby wyzwolić ludzi od grzechu i jego skutków. Jak ofiara Chrystusa świadczy o zupełnej bezradności ludzi wobec problemu grzechu? Co moglibyśmy dodać do tego, co uczynił dla nas Zbawiciel, by wyzwolić nas z grzechu? Drugie pytanie. Niektórzy wyznają pogląd nazwany subiektywnym pojednaniem, zakładającym, że ofiara Chrystusa na krzyżu nie zmieniła naszego statusu przed Bogiem. Według nich cały sens jego ofiary polega na tym, że ma on zmienić tylko nasze pojęcie o Bogu i nic więcej. Jakie poważne braki ma ta nauka? Co ma ona do powiedzenia na temat problemu grzechu, jeśli zmiana naszego nastawienia wystarczy do jego rozwiązania? Trzecie pytanie. Czy możemy dużo wiedzieć o zbawieniu, a mimo to nie doświadczyć go? Jak rozumiesz poniższe stwierdzenie? Poświęcenie się Bogu musi być żywe i praktyczne. Nie wystarczy, jeśli będzie teorią, o której się mówi. Musi być zasadą wplecioną w całe nasze życie. W jaki praktyczny sposób na co dzień doświadczamy zbawienia? Część czwarte pytanie. Zastanów się nad rolą zbawienia w kontekście wielkiego boju. Dlaczego szatan stara się powstrzymać jak największą liczbę ludzi od przyjęcia zbawienia w Jezusie? Jakie środki stosuje przeciwko nam i jak możemy się przed tym bronić? Dziękuję bardzo.